Na Twitterce króluje tylko jeden temat, zwycięstwo Kamila Stocha wewnętrzny 66. Turnieju czterech skoczni. Trudno się dziwić, bo Polak jako drugi w historii wygrał wszystkie konkursy prestiżowego cyklu. Czytaj również, mistrz. Kamil Stoch zgarnia całą pulę w Bischofshofen. Polak najlepszy w turnieju czterech skoczni. Zdjęcia: prezydent i premier gratulują Stochowi zwycięstwa. Andrzej Duda, historyczne wydarzenie dla polskiego sportu. Dziękujemy, triumf polskiego mistrza połączył przedstawicieli różnych środowisk. Zwycięstwo komentują również dziennikarze i politycy, którzy akurat w tym temacie są wyjątkowo zgodni. Jak widać, sukces Kamila Stocha połączył wszystkich Polaków, również zwaśnione ze sobą strony. To kolejne wielkie osiągnięcie skoczka z zębu. Również marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski oraz minister sportu Witold Bańka pogratulowali Kamilowi Stochowi zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Kamil królem przestworzy, tak przechodzi się do historii, napisali na Twitterce politycy. Cztery skocznie, czwarte zwycięstwa, Kamil Stoch królem przestworzy. To trzeci król polskich skoków po Fortunie i Małyszu. Pokłony dla całej biało-czerwonej reprezentacji. Kto wam dał skrzydła? Napisał na Twitterce marszałek Kuchciński. Marszałek Karczewski podkreślił, że wszyscy Polacy są dumni ze zwycięstwa Stocha. Gratuluję mistrzowi i wszystkim, którzy przyczynili się do jego zwycięstwa, tego pięknego sukcesu. Panu Kamilowi życzę z całego serca dwóch złotych medali na olimpiadzie w Pongchang i kryształowa kula na koniec sezonu. Dodał. Z kolei minister sportu stwierdził, że tak przechodzi się do historii. Wielki dzień dla Polski. Historyczne zwycięstwo Kamila Stocha w TCS. Dziękujemy. Napisał Bańka. Stoch prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej rywale wysoko zawiesili mu poprzeczkę. Aby wygrać musiał skoczyć 137 metrów i dokładnie tyle osiągnął. W sobotnim konkursie wyprzedził o trzecim roku, 2 punkty Norwega Andersa van Nemela oraz o piątym roku, pierwszy rok Niemca Andreasa Wellingera. Dziewiąte miejsce zajął drugi na półmetku Dawid Kubacki. W klasyfikacji całego turnieju Stoch zdecydowanie wyprzedził Wellingera i van Nemela. Kubacki uplasował się na 6. pozycji. Skoczek z zębu po raz drugi triumfował w turnieju czterech skoczni. Był najlepszy w ubiegłorocznej edycji, ale tylko z jednym wygranym konkursem, w Bischofshofen. Wielkie brawa. Gatwitter Papp.